Witam Was w vlogu. W lutowym vlogu. Jakkolwiek to brzmi. Witam Was serdecznie. Boże, zaczął się luty, a ja nie mam filmu. Żadnego. Nie wiem totalnie co nagrywać. Więc teraz włączyłem aparat, kamerę i nagrywam. Totalnie z dupy. Nagrywam. Jak to się dalej potoczy, nie wiem. Zobaczymy, nie? Troszeczkę jutro, troszeczkę w niedzielę i w niedzielę mam nadzieję, że dodam tego vloga. Go zmontuję i go dodam. Ogólnie jestem taki za mgłą, zamrakany. Mam aparat taki. Dobra, nieważne, mogę być za mgłą. Jestem trochę niewyraźny. A takie uroki są, jak się nagrywa telefonem, a nie aparatem. Profesjonalnym kamerą. No trudno. Trzeba to przeżyć. Co chciałem powiedzieć? Ja ogólnie... Dynastię. Powróciłem do Dynastii, oglądałem ją kiedyś. Potem zbytnio na mnie nie wkręciła. Się nie wczułem w oglądanie jej, ale teraz zacząłem znowu oglądać. A ja wróciłem dzisiaj z pracy, która jest sobota, więc jutro mam wolne, jutro nie idę do pracy, nie ma setek, nie ma dwusetek. W poniedziałek muszę coś z tym zrobić, poczekaj. Bo ogólnie muszę mieć szkło hartowane, bo jest powietrze pod nim. Pod szkłem. I nachodzi też na aparaty, dlatego jestem za mgłą. Czasami. Tak. I ogólnie chciałem powiedzieć, że w poniedziałek idę na rano do pracy. Ostatni jakby dzień przed wolnym. We wtorek biorę urlop. I 4 dni urlopu, łącznie z weekendem będzie 7 dni. Więc pół jeszcze poniedziałku. I jeszcze, no jeszcze poniedziałek następny. Czyli ten po tej niedzieli poniedziałek, pół poniedziałku. I po następnej niedzieli cały poniedziałek, bo idę dopiero na nockę, więc w sumie 7 dni praktycznie wolnego. Można tak powiedzieć, 7,5 dnia. Wyliczone wszystko dokładnie. Tak. Więc zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Więc ja jeszcze w planach mam dzisiaj się ogólnie ogolić, więc może się ogolę. Może to zobaczycie. Jak nie zapomnę nagrać. Bo ja to mam taką, wiecie, jestem pan zapominajka, który zapomina, że nagrywa coś, vloga. A bardzo rzadko nagrywam, bo bardzo rzadko mam coś wam do powiedzenia. Ale cóż. Dobra. Nie zanudzam was, już proszę, oglądamy Dynastię. Masz na myśli twój test? Nie musiałeś nic robić, to prawda, co mówią. Najlepsze rzeczy w życiu są za darmo. Dobra. Słuchajcie, ja wstałem, mamy sobotę. Idę z psami. Mówiłem, nie mówiłem, ale idę z psami. Potem jedziemy na minie nowym samochodem zapasowym, że tak powiem. Bo moja mama sobie kupiła nowy samochód. Ale to wam opowiem później, bo nie wiem, czy ktoś nie będzie tutaj stał na klatce. Boże, na dworze tak wieje, że głowę urwie. Słuchajcie, o co chodzi z tym samochodem, że mamy nowy... zapasowy, wypożyczony, ponieważ moja mama kupiła sobie nowy samochód jakiś prawie miesiąc temu, słuchajcie, jak kupiła ten samochód, pojechaliśmy po niego w niedzielę, kupiła samochód za 65 tysięcy, nie wiem czy to mówiłem, ale to jest bardzo ważne, za ile? Renault Espace. Pojechaliśmy w niedzielę
powiedzmy te miesiąc temu, jak pojechaliśmy w niedzielę, pojechaliśmy, no to już mówiłem, Boże, się powtarzam. Jak kupiliśmy go tydzień, miesiąc temu w niedzielę, to pojeździliśmy sobie tą niedzielę, pojeździliśmy troszeczkę w poniedziałek. No i 2 tygodnie musieliśmy czekać później na przerejestrowanie. My jesteśmy jako drudzy właścicielowie, w sensie moja mama jest jako drugi właściciel. A na drugi dzień pojechała sobie do pracy. Tak. Szczęśliwa, że ma auto. No i nie dojechała, bo miała stłuczkę. Wypadek. Kobieta w nią wjechała od tyłu. W naszym samochodzie oczywiście nic strasznego jakby się nie stało. Jakby nie patrzeć, bo jakby patrzeć na... byście zobaczyli przód tej kobiety, to było tragicznie. Normalnie jakby pod tira wjechała. A u nas normalnie wyglądało tak, jakby mama przywaliła, nie wiem, w drzewo słup, troszeczkę lakier porysowany, troszeczkę tam deszcz. Tamtej paby, pani, ubezpieczyciel tamtej pani dzwonił. Będzie dużo montowania znowu, ja pierdzielę. Ubezpieczyciel tamtej pani dzwonił, czy chcemy pieniądze jakby do ręki, czy chcemy mieć auto serwisowane. Mama stwierdziła, że chcemy mieć auto serwisowane, więc pojechaliśmy do salonu, bo ja dążę do tego, że czemu mamy samochód nowy, zastępczy. I pojechała mama do serwisu, żeby go serwisować. Tam spędziła dziś około 2 godziny prawie, może niecałe. No i dali jej auto zastępcze. Na początku powiedzieli, że nie trzeba jakby zostawiać tego samochodu, ale jak zaczęli go tam przeglądać i tak dalej, to powiedzieli, że lepiej go zostawić, bo nie będą go rozbierać, żeby się dowiedzieć, czy jeszcze coś innego nie zostało uszkodzonego mechanicznie, czy coś takiego. No i dali auto zastępcze. Dążę do tego. Nie wiem, czy roczne, czy nieroczne. Bo 2021, bo nie wiem, kiedy je wyprodukowali, że w styczniu, jakby wyprodukowali je w styczniu, to by było roczne, a jak nie, to nie, nie wiem, no ale powiedzmy, że jest nowe, tak, prawie nowe salonu. Takie nowe salonu kosztuje około 180 tysięcy złotych do 200. Słuchajcie, zajebisty. Trochę węższy jest. Nie wiem, czy nie jest krótszy, czy dłuższy. Mi się wydaje, że może troszeczkę delikatnie krótszy też jest od naszego, ale jest węższy. Ale naszego nie widzieliście jeszcze, bo wam nie pokazywałem. Ale jak wyjdzie z naprawy, to wam pokażę. Oby jak najdłużej go naprawiali, bo ja jestem zadowolony. Ze względu na to, że ten samochód, uwaga, uwaga, jest w automacie. Ma asystenta parkowania, ma kamerę parkowania, ma wszystkie różne bajery, ma masaż, podgrzewanie siedzeń, podgrzewanie kierownicy. Tak. A nasz tych bajerów nie ma, bo moja mama by musiała zapłacić około 80 tysięcy. Gdzieś, żeby były te różne bajery. Tak, bo jedziemy na myjnię, muszę go umyć. Coś tam może wam pokażę, coś wam nie pokażę. Coś tam zmontuję, zobaczymy, co się da z tego coś zmontować. Ja zawsze mówię, że coś się da zmontować, nie? Wiecie, tak się prezentuje ten Renault. Po umyciu. Już się ręka trzęsie. Duży, trochę wąski, ale wysoki. Taki typowy SUV. A ja zmierzam z siostrą do babci. Potem będziemy jechać na jedzenie, ale muszę okulary trochę przemyć, bo się ochlapały. Ja się ogarnąłem od 19, że nagrywam vloga. Tak. Zaczęłam oglądać teraz dynastię. Już końcówka prawie odcinka 11. Sezonu pierwszego. Pojechałem zawieźć mamę tam do znajomych. Tatę. Tak. Byliśmy w KFC z babcią Basią, właśnie. Byliśmy w eklerku po słodycze.
Różne, przeróżne. A teraz szykujemy się na przejażdżkę rowerową. Tak, ja napompowałem już swój rower, napompowałem rower siostry. I teraz czekam, aż Patyca się ruszy. Pójdzie z psami. Będziemy jechać. Zobacz, ile mam procent baterii na telefonie. Tak. O, rzadko się odzywam. Jednak ja idę z psami. Ponieważ siostra zejdzie już na czwarte piętro, żeby ta Ruzia jej nie widziała, bo będzie szaleć, piszczeć, a jej nie będziemy brać. No po co? A tam się trzęsie na rękach, niewygodnie w ogóle. A ona tak jest rozpieszczona, że ona sama w domu przecież nie dostanie, nie? Najważniejsze, że ona jest mądra, ona wie, kiedy siostra gdzieś idzie, kiedy idzie na spacer, kiedy gdzieś jedzie na przykład. Ona wszystko wie. Mądra, a jednocześnie głupi. No idziemy. Ja mam pięknie koszyk oświetlony, słuchajcie. Ruszyliśmy w siną dal, jedziemy przed siebie, nie wiadomo gdzie. Bo my zawsze, nie wiem, że wam mówiłem ogólnie, nagrywam przednią kamerką, żebyście podziwiali widoki. To co ja widzę, to wy też widzicie. Przy okazji gadam. My zawsze z siostrą, jak jedziemy gdzieś na wycieczkę, to jedziemy, planujemy gdzie mniej więcej, a i tak zawsze w innym kierunku się znajdujemy. Więc teraz już nie planujemy, tylko po prostu jedziemy mniej więcej w którym kierunku i jak gdzieś się znajdziemy, to tam dotrzemy i tam będziemy. Trochę wieje, trochę zimno. Chciałem rękawiczki ubrać, myślałem, że są szafie, że są pochowane zimowe ubrania. Już mama pochowała, już na wiosnę poczęła. I kit. Tragicznie nie jest. Żadnej wody nie mamy do picia, nic. Bo w sumie jest zimno, więc suszyć nie powinno. Tak. Tam mamy Orlen. Więc jedziemy. Powoli. O. My przed chwilą przyjechaliśmy z wycieczki rowerowej. Palce mi u nóg zmarzły trochę. Teraz się położyć i trochę poleżeć. Jest 21:22. A wyjechaliśmy gdzieś około 19:00. Więc 3 godziny praktycznie, prawie nas nie było. To tak szybko. Jak zrobiliśmy takie duże, duże koło. Duże okrążenia. Z odcinka na odcinek ten serial coraz bardziej mi się podoba. Więc oglądam. Jak wam się podoba mój nowy wygląd? Słuchajcie. Ogólnie bok prawy, bok lewy, tył. Chcę mieć łysy totalnie na zero, a górę chcę mieć mega długą. Napiszcie, jak wyglądam. Bardzo chory człowiek.
Człowiek chory z wariatkowa. A to się nagrywa cały czas. Jest... Zmieniałem fryzurę. Cała tam wejdzie.